Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Tym razem zajmiemy się ciekawym marquee eventem na nowy statek. Tylko ja go przejdę, więc tutaj nie będzie szczególnie jakichś taktyk czy predykcji albo gry specjalnej tym statkiem, tylko po prostu ten marquee event przed wami w tym filmiku. Statek o nazwie BTL-B Y-Wing, do którego blueprinty w tym marquee evencie otrzymamy, który to 48 godzin trwa. Standardowo przy statku mamy paczki, chociaż tym razem troszkę inaczej to wygląda niż poprzednio. Pierwsza oczywiście płatna za 95 zł bez grosza i otrzymujemy 30 blueprintów dla tego statku oraz dodatkowe materiały dla niego. Można kupić tylko raz oraz paczka za 1299 kryształów, gdzie dostajemy między 5 a 330 blueprintów. Oczywiście warto możliwość sprawdzić, która jest opisana tutaj pod tym odnośnikiem, gdzie najwięcej wpada jednak tych, tutaj najmniejsza ilość, na te 330 jest szansa bardzo mała. No ale cóż, jest jak jest oczywiście. A statek, no cóż, kolejny statek od Galactic Republic, który może być mega wzmocnieniem, gdyż meta Kenobiego ewidentnie teraz będzie trwać. Oczywiście wrzućmy jakieś statki od Galactic Republic, bo tak będzie najlepiej. O, co ciekawe, mamy statek na 7 gwiazdek z Kenobim. Ja mam 6 w chwili obecnej, gdy robię ten filmik. Zobaczmy. O, przeciwko nam statek Grevusa. A podpisy mamy oczywiście o pierwszym skillu, który tutaj mamy, o właśnie teraz wskazany. Można sobie przeczytać, że zadajemy obrażenia i 20% więcej za każdego sojusznika, który ma ten buff unikalny Valor. I pierwszy atak, jak widzimy, 20 tysięcy. Spróbujmy jeszcze raz. Raz 13 bez krytyka. Anakin to nie jest, ale to jest tank, który może tutaj sporo dobrego zrobić. No właśnie. I walczymy dalej przeciwko droidom. Na razie, jak widać, się niezbyt otantował, ale o tym później. A może tak. Jest Valor na 3 statkach, natomiast no już przeciwnik z drugiej strony nic nie ma. I 5 blueprints na początek i trochę waluty statkowej. Teraz 10 będzie i tutaj podpowiedź o drugim jego skillu, który zadaje obrażenia wskazanemu przeciwnikowi i najsłabszemu przeciwnikowi. No ten najsłabszy przeciwnik, ciekawe czy jest Anakin, pewnie tak, co może być mega interesujące. No i cóż, znowu przejdźmy do Galactic Republic. I polećmy, zobaczmy ten drogi skill, który tutaj ma ten statek, ciekawy. I tutaj właśnie o nim od razu podpowiedź, chociaż niewiele mogę tutaj coś zrobić. Musiałem niestety przeklikać. A o, atak, który niewiele tutaj zadał, ale jak widzicie, taunt się odpalił. I ten taunt jest długi, bo aż na 3 tury. Z tego co pamiętam. I właśnie, ten statek, muszę sprawdzić jego speed. O, ładnie leci. I ostatni droid, ten zniknie po prostu. Zamiast boska będzie chyba ten właśnie Y-Wing używany, jeżeli ktoś go oczywiście odblokuje.
Kolejny skill, tym razem unikalny, który tutaj mówi dość sporo, że 10% aż tam healtha odzyskuje. I jak padnie, no to o, mamy tutaj statki od razu dorzucone, żebyśmy zobaczyli w pełni jego umiejętności. Może jak padnie, no to daje wszystkim retribution. No i tutaj możemy ten unik pierwszy zobaczyć. No i właśnie, bardzo ciekawy jest początek, że dostaje ten Wyoming plus 15% maksymalnego protection za każdego Galactic Republic sojusznika, łącząc w to reinforcements, więc tutaj właśnie zmuszenie nas do tego, żebyśmy grali właśnie wszystkimi statkami Galactic Republic, więc takie, żeby odejść wreszcie od tego boska. I co więcej, odzyskuje 10% zdrowia, kiedy inny statek od Galactic Republic otrzymuje krytyczne obrażenia. Wtedy dostaje on tanta, także nieważne, czy on jest szybki, czy nie, bo walnie przeciwnik w nas, no to dostaniemy tego tanta na tym Y-Wingu, co jest niezłe. O, trochę się pomyliłem, bo tutaj jeżeli ten skill, czyli Unending Loyalty jest użyty, to wtedy ten Y-Wing dostaje taunta. Czyli powiedzmy Anakin dostanie strzała na samym początku, to wtedy od razu taunt się tutaj pojawia. I co dalej? Kiedy jest zniszczony ten Y-Wing, wszyscy Galactic Republic dostają 30% na counter chance. No to jakieś szczególne nie jest. Ciekawy jestem właśnie najbardziej. Anakin chyba jest najsłabszym statkiem z Galactic Republic, więc ten Y-Wing no, będzie bił zapewne ostro w Anakina, pomimo tego, że on będzie chciał się schować. Co może dużo, dużo pozmieniać na statkach. Jak ktoś zainwestuje w tego Y-Winga, no to będzie rzeźnia. Będzie strasznie ciężko zbić takiego przeciwnika. Na razie tyle szczęścia, że jeszcze na 7 gwiazdek Kenobiego nikt nie ma, ale na 6 gwiazdkach już ciężko Falconem pokonać. Trzeba naprawdę wygirowanych mieć wgirowanych no, postaci od rebelii, żeby sobie móc poradzić. No i cóż, mamy teraz o reinforce naszego statku. Zaraz zobaczycie zresztą, co on może zrobić. No to cóż, Galactic Republic. Po kolei, nie ma znaczenia większego. No i od razu nasz statek przyleci. A, muszę kliknąć, wystarczy. No i co? Wskakuje nasz Y-Wing i dostaje na 3 tury aż tanta i retribution na 1, czyli po prostu kontrę. Zresztą to teraz zobaczycie. Jest tura, jest taunt, critical damage też tutaj jest. No zobaczmy, jak uderzy mocno. No, mocno to nie było. Tam nawet Vulture Droid specjalnie protection nie stracił. No ciekawe, jak to będzie, jak Grievous wejdzie, czy będzie mocniejszy niż Kenobi, czy walki będą w miarę wyrównane. Ale na razie cóż, Kenobiego trzeba robić, nie ma od tego odejścia. No i wygrana, tym razem 20 tych blueprintów. I zostaje bonusowy tier, w którym otrzymamy no, trochę tutaj materiałów statkowych, więc warto spróbować zawalczyć. Y-Winga dostajemy od razu. No i cóż, lećmy dalej z Galactic Republic. Tak, tak i tak. Zobaczymy, czy trudna tutaj walka z Grievousem jest. Cóż, Hiena z drugiej strony, Vulture Droid i Sunfuck. A, to trzeba na pewno używać na początek, bo tamta dzięki temu dostajemy. Ale niespecjalnie drugiej stronie cokolwiek zrobiłem. Buff Immunity na
Sanfaku to jest zawsze miła informacja. Vulture Droida nie ma, zostaje Hiena, która tutaj zrobiła jednak trochę. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale może tamty pomijać. Sam też Hiena ma tego tamta. No muszę podleczyć swoje statki. O, Anakin to się nie ma za dobrze. O, no, zrobili na nim trochę obrażeń. A to Ahsoka, tu jest Anakin. O, wybaczcie, drobny błąd. Statki mają podobne, chociaż kolory różne. No, trzeba będzie powalczyć. Czy tą Hienę jest sens bić? To jest w sumie tank. Lepiej Vulture Droida. No, ale teraz oczywiście Sanfak wrócił do gry. Niewiele zrobię, więc tak. Ahsoka stopiła się. O, kolejny Vulture Droid. O, co to za energia? Overcharge. A, no tak. Plus 20 offense, defense. Per stack max 5 stacków. Ło, 20 offense. No, nieźle. No, pobijałem trochę Hienę. Co ciekawe, mega mocna. Może ten statek sporo złego porobić w przyszłości, ale na razie nie za bardzo jest jak zdobywać, tylko paczki. No, ale nic. Statek można spokojnie odblokować. I cóż, Lightside Tank Galactic Republic, nowy statek, który wydaje się, że będzie bardzo potrzebny, szczególnie, że Territory Battles nowe nadchodzi, ale niestety do tego Territory Battles nie będzie nikt za bardzo miał gotowy, chyba że pokupuje paczki, ci będą na pewno i pomoże, bo to jest właśnie tank, którego mega brakowało Galactic Republic. Clone Sergeant jest spoko, ale on jest spoko tylko z Reinforce'a. Jako statek w pierwszej linii zdecydowanie nie. No ale nic, nie będę przedłużał tego filmiku. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość.